To był świetny mecz, myślę, że najlepszy w całym sezonie, jaki zagrałyśmy. Myślę, że też dla kibiców było to świetne widowisko, naprawdę kawał dobrego hokeja, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. No było dużo pracy w obronie faktycznie, natomiast akcje, które wyprowadzałyśmy, też były niebezpieczne. No i wynik cieszy, no bo dalej jesteśmy w grze. Generalnie to dwa ostatnie treningi przed tym meczem, to jest kwestia tych rzeczy, które gdzieś tam wcześniej miałyśmy do wypracowania, czyli cały czas gdzieś te akcje i sytuacje podbramkowe. Tak naprawdę no, w dwa treningi wiele nie zmienimy. Ja jestem naprawdę zadowolona z tego, jak wyglądał mecz w niedzielę, więc no, nie mam tutaj wiele aspektów do zarzucenia jakby i do wytrenowania z dziewczynami, bo naprawdę zagrały rewelacyjnie. U nas zawsze jest atmosfera tego i takie nastawienie, że my wierzymy, że możemy. My zawsze podchodzimy do każdego meczu z myślą, że nie ma rzeczy niemożliwych i dziewczyny to wielokrotnie udowodniły, w każdym jednym meczu walczyły i ta druga połowa sezonu też pokazała, że jesteśmy równymi przeciwnikami dla każdego. Myślę, że mentalnie dziewczyny są naprawdę na takim poziomie, że nie czują jakiejś większej presji, a na pewno mecz, który grałyśmy, udowodnił to, że możemy wszystko i myślę, że to jest duża motywacja dla dziewczyn, że mogą zrobić coś, czego jeszcze nie było i że możemy ten sezon zakończyć w taki sposób, że każdy go zapamięta. Najważniejsze dla mnie i myślę dla obu drużyn jest to, żeby sędziowanie było po prostu uczciwe, bo jakby przegrać można w meczu, jasne, można być gorszym i można to wziąć na siebie. Natomiast jeśli gdzieś tam wynik sportowy wynika tylko i wyłącznie ze złej pracy sędziów, no to zawsze ciężko się z tym pogodzić. Także mam nadzieję, że też Polski Związek stanie na wysokości zadania i dopilnuje tego, żeby sędziowie byli neutralni i żebyśmy mogli naprawdę zobaczyć fajny hokej bez pomocy sędziów.